Cześć, tu Magda Drobiazgi, co cieszą. Witam Was na kanale Magicznego Kociołka. Dziś zrobimy sobie serducho dla młodej mamy. Jest to serduszko z HDF-u, z taką fajną obwódką. I ja tutaj sobie już przygotowałam najróżniejsze tekturki. Mam tutaj mamę z dzieckiem w stylu retro. I w takim stylu właśnie zrobimy sobie to serduszko. Wcześniej przygotowałam sobie takie okiennice zrobione z tekturki. Stwierdziłam, że zrobimy sobie w tym serduchu takie okno i tutaj umieścimy mamę. I pierwsze co zrobimy, sobie to tutaj odłożę. Pierwsze co zrobimy, to wytniemy tutaj tło tego serducha. Ja tu użyję takiego arkusza. To jest arkusz z Loveland, ze Scrap Boysów. I teraz tylko, żebym się nie pomyliła, odrysujemy sobie i teraz to wytniemy. Zobaczymy, czy pasuje. Myślę, że pasuje. Idealnie, słuchajcie. Teraz mam w planie przemalować to na niebiesko. Będzie takie inne serduszko, nie czerwone, tylko właśnie w kolorze niebieskim. Odłożymy sobie. Czekamy do wyschnięcia. W tym czasie, jak to nam będzie schło, pomalujemy sobie te okiennice na biało. Przemalujemy je na biało. Ja to może przełożę.
pomalujemy okiennicę na biało. Mamy okiennice zagruntowane, pocieniujemy to jeszcze białym kolorem, żeby było takie błękitno-białe. Chciałam je zrobić białe, ale myślę, że będzie chyba bardziej ten błękit odbijał, więc przecieniujemy sobie, jak wyschnie, jeszcze biały. Troszkę przeschło i spróbujemy sobie tylko przesmarować. Ja zmienię pędzelek, bo ten jest mokry. I tylko tak delikatnie robimy te okiennice takie postarzałe w stylu greckim. Myślę, że farby możemy sobie już odłożyć, chociaż jeszcze bym zrobiła, bo nie zdążyłam pomalować tutaj tej poprzeczki. Która by tutaj miała trzymać to okno. Myślę, że taka długość tego okna zdecydowanie wystarczy. Czyli tu i tu. To ja sobie to jeszcze też przesmaruję.
Ok. Myślę, że tak będzie dobrze. Poczekamy chwilę, aż wyschnie i zabieramy się za komponowanie serduszka naszego. Odkładamy sobie, wracamy do naszego serducha. Musimy przykleić nasze tło. Ja tu jeszcze znalazłam inne listka w międzyczasie. I przyklejamy. Mamy już przyklejone, mamy tło muru i teraz będziemy przyklejać, chociaż chyba jeszcze mi dobrze nie wyschło, okiennice gdzieś tu w tym miejscu. I teraz to już klejem na gorąco będę musiała. Żeby ta okiennica była lekko uchylona, nie zupełnie płasko, tylko uchylona. Dlatego sobie muszę zrobić tutaj podpórkę pod spodem. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać, bo już farbę odłożyłam. O, i w ten sposób przykleimy sobie tą okiennicę. Jak mówiłam, użyję kleju na gorąco. Przykleimy. Mamy jedną. I tutaj przykleimy sobie drugą, tylko sobie sprawdzimy, jak ta mamusia tutaj będzie wpasowana w to okienko. O, myślę, że taka odległość jest ok. Czyli przykładamy sobie tutaj okiennicę. Nie okiennicę, tylko murek.
sobie tutaj zaznaczę ołóweczkiem. O. I tu też będę chciała lekko podnieść. Przyłożymy tą naszą listwę tutaj. I drugą z tej strony, chociaż tu nie będzie potrzebne, bo nie będzie tego w sumie widać, więc nie będę tego. Będą kwiaty, dekoracja, więc nie przykleję tego. I teraz tutaj umieszczamy mamusia. Mamusię musimy tutaj podkleić na tekturkę i to dość sporą, żeby tutaj miała podstawę. Teraz umieszczamy mamusię. Mamy z dzieciątkiem już ułożoną i teraz cała fajnie zabawa. Mam tu mnóstwo najróżniejszych skrawków, które mi zostały. Nawet został motylek w kolorze niebieskim, więc pewnie go użyjemy.
zobaczmy, co tu jeszcze mamy. O, nawet może te kwiatki będą bardziej pasowały. A tych stokroteczek też użyjemy. Bo to są takie fajne właśnie też. Także zobaczmy. Nie, tutaj ma być rozwieszczone. I taka ciemna granatowa, to chyba za duże. Także te dwa może zostawimy. I te stokroty. O. Także już przyklejamy sobie. Poprzyklejamy sobie wyżej na tekturkach również. Musimy tu wypchać tekturkami, bo tu to okienko jest dość wysoko. Także skorzystamy sobie z tekturek. Rusztowanie.
zakleić tą dziurę. Zupełnie z tyłu. I tak tutaj pokombinujemy sobie troszeczkę. Te tu. Żeby to jeszcze ładnie było widać. Ta tu i też troszeczkę na tekturce podniesiemy. Wezmę tą piankę. I tu jeszcze musimy zapchać. Zapchamy tą dziurkę tu. Też lekko uniesiemy w górę. Czyli jeszcze musimy podnieść. Teraz troszkę listków pododajemy, żeby trochę było bardziej zielono. Mamy taki duży, to może podamy za okno, za tą okiennicę raczej. Albo z tej strony. I podkleimy go pod okiennicę. Mieści się? Nie mieści się. I musi iść tutaj. Dość spore są te listki, więc spróbujemy
liśćmi zajmiemy jeszcze się za chwilę. I teraz możemy sobie tutaj użyć kwiatuszków jeszcze. Jeszcze jednego, tak patrzę. Czy może saledynowy? Albo dołożę jeszcze, słuchajcie, tego różu. O, będzie kontrastować tutaj z tymi kwiatuszkami, które mają nasze dziewczynki. Nie wiem, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka, w każdym bądź razie tak myślę, że zostawimy też trochę różu. O, idealnie tutaj się wpasował. Po prostu uleciał tutaj w swoje miejsce. Teraz uzupełniamy jeszcze tymi listkami, które nam tutaj zostały. Mam listki z wykrojników.
były gdzieś jeszcze motyle. Wiecie co jeszcze? Oczywiście ja tu jeszcze upchnę tę cudną listkę, tylko teraz zastanawiam się, które, tak żeby tutaj były podobne może. To są bardzo dekoracyjne w moją delikatne małe listki. Delikatnie, nic więcej tutaj nie będę wkładać. One tu pięknie wykańczają tą kompozycję. Mniejszą jeden listek, o, i jeszcze do góry, o, super. Słuchajcie, prezentuje się serducho z okazji dnia mamy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i stworzycie równie ładną dekorację dla mamy.
A dzisiaj to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Zapraszam do komentowania i do subskrypcji kanału Magiczny Kociołek. Będzie nam bardzo miło. Dajcie łapkę w górę. No i koniecznie dajcie znać, co sądzicie. Tak wyszło serduszko.